Dzisiaj zrobimy sobie kolejną wycieczkę po mieście w poszukiwaniu zagubionego stylu minionej architektury. Mamy tutaj parę budynków, od razu tutaj nagram. Jesteśmy przed Wawelem, czyli tutaj mówimy o czakramie wawelskim, który podobno jest właśnie zatkany. Może kiedyś by się udało tam coś nagrać, natomiast tutaj chciałem się skoncentrować właśnie na tej budowli, tu na górze. Mamy taką specyficzną kopułkę. Tu jest kolejny rodzaj właśnie takiej infrastruktury miejskiej, której nie można przebudować, czyli sprofanować. Dlatego właśnie będziemy mogli tutaj zewidencjonować dowody hodowli ludzkiej na innych warunkach niż to było kiedyś. Tu mamy jakąś basztę jeszcze starą czy coś w tym rodzaju. No i tu mamy bardzo ciekawą właśnie rzecz. Jestem ciekawy właśnie, jakby ktoś był dozorcą takiej właśnie budowli, czy zainteresował się kiedyś, co właśnie to może być za urządzenie na tej kamienicy. Także tutaj nie można tego przebudować, można by powiedzieć, że jest to taka tylko ozdoba, jednak prawdziwe przeznaczenie tego urządzenia, bym powiedział, jest nieco inne, myślę. Tu mamy kolejny jeszcze nadbudówkę, ale to już może być akurat typowo generalnie służące jako ozdoba, natomiast tam najprawdopodobniej mamy do czynienia z kopułką i jedziemy dalej. Jeśli byłeś fanem NWK24, pamiętasz, jak Michał biegał z kamerą po Krakowie i filmował te wszystkie kopuły kościołów. Twierdził, że w czasach oświecenia pełniły one rolę anten, generując energię. Na pierwszy rzut oka to może brzmieć jak teoria, ale jakby się nad tym zastanowić, Michał miał talent do zadawania trudnych pytań i prowokowania do myślenia, a moja Enigma Spektrum powstała po to, by badać i analizować tajemnicze i trudne do wyjaśnienia teorie i mity z perspektywy naukowej. Osobiście jednak, tropiąc temat energii, poszłam nieco dalej w stronę starożytności. W oparciu o to, co wiemy o piramidach i niektórych innych konstrukcjach, zaczęłam dostrzegać pewne powiązania. Może ci starożytni rzeczywiście kombinowali coś z darmową energią? Czy to wszystko to zbieg okoliczności, czy jednak mamy tu do czynienia z czymś większym? W dzisiejszym odcinku spróbujemy rozwikłać tę zagadkę i zbadać, co kryje się za tymi teoriami, które od wieków intrygują. Kopuły, zwłaszcza te zwieńczone krzyżami, były widoczne w architekturze renesansowej i barokowej. Kształt kopuły mógł działać podobnie do kondensatora, potencjalnie przechowując energię elektryczną. Do budowy wielu kopuł i iglic wykorzystywano materiały przewodzące prąd, takie jak metale, które mogły odgrywać rolę w przechwytywaniu i kierowaniu energii. Wynalezienie piorunochronu przez Benjamina Franklina w XVIII wieku wykazało, że wysokie konstrukcje mogą przyciągać pioruny. Oznacza to, że wcześniejsze konstrukcje, takie jak kopuły, również mogły przechwytywać energię elektryczną z piorunów. Podczas burzy, kiedy w powietrzu jest duże nagromadzenie ładunków elektrycznych, pole elektryczne wokół spiczastych przedmiotów może być na tyle silne, że powoduje jonizację cząsteczek powietrza. W wyniku tego procesu powstają jony dodatnie i ujemne. W szczególnych warunkach, kiedy potencjał elektryczny między obiektami a chmurami burzowymi jest wystarczająco wysoki, ale nie dochodzi do wyładowania atmosferycznego, czyli do błyskawicy, może pojawić się słabe świecenie. To właśnie ognie świętego Elma. Współczesna nauka rozumie ognie świętego Elma jako przykład plazmy, czyli stanu materii, w którym część atomów jest zjonizowana. Choć energia wyzwalana w postaci tego światła jest niewielka w porównaniu z błyskawicą, pokazuje ona, że spiczaste konstrukcje mogą koncentrować ładunki elektryczne. W pewnym sensie działa to podobnie jak anteny zbierające energię elektryczną z atmosfery. Architektura z okresu renesansu i baroku, pełna szczelistych wież i iglic, mogła mieć na celu nie tylko funkcje estetyczne i religijne, ale także technologiczne, na przykład pozyskiwanie energii z atmosfery.
Zjawiska takie jak ognie świętego Elma pokazują, że interakcje między architekturą a atmosferyczną elektrycznością były możliwe i mogły być zauważane przez ludzi tamtych epok. W obecnym czasie ognie świętego Elma są przedmiotem badań nad tym, jak pole elektryczne może wpływać na atmosferę i jak można to zjawisko wykorzystać dla technologii. Nadal nad tym pracuję i nie zakończyłam jeszcze badań w tym temacie, ale będąc w toku zajmowania się sprawą, doszłam do czasów starożytnych i w kolejnym fragmencie mojego materiału poprę nauką wszystkie teorie z tego okresu. Dlatego dzisiejszy odcinek Enigma Spektrum zabierze nas w podróż przez czas, odkrywając tajemnicze powiązania między pionierskimi pracami Tesli, zagadkowymi projektami starożytnej architektury i fascynującymi teoriami wolnej energii, które nieustannie rozpalały wyobraźnię zarówno teoretyków, jak i naukowców. W sercu tej opowieści znajduje się koncepcja bezprzewodowej transmisji energii. Tesla wierzył, że mógłby przesyłać energię elektryczną przez powietrze, korzystając z naturalnych przewodników Ziemi i jonosfery. Jego prace na Long Island miały na celu przetestowanie tej teorii na dużą skalę. Koncepcje Tesli, szczególnie jego praca nad bezprzewodową transmisją energii i wieżą Wardenclyffe, są bezpośrednio związane z dyskusjami na temat darmowej energii i możliwości wykorzystania energii ze środowiska. Jego pomysły wykorzystania Ziemi i jonosfery jako przewodników energii elektrycznej rezonują z niektórymi teoriami dotyczącymi urządzeń darmowej energii i zaawansowanych starożytnych technologii. Nikola Tesla był pionierskim wynalazcą pod koniec XIX i na początku XX wieku, który wniósł znaczący wkład w rozwój systemów elektrycznych prądu przemiennego. Jednym z jego najbardziej ambitnych projektów był rozwój bezprzewodowej transmisji mocy, której celem było przesyłanie energii elektrycznej bez konieczności stosowania przewodów. Pomysł Tesli polegał na przesyłaniu energii elektrycznej przez atmosferę Ziemi za pomocą fal elektromagnetycznych. Wierzył, że dzięki wykorzystaniu określonych częstotliwości możliwe będzie przesyłanie energii na duże odległości. Wardenclyffe Tower, znana również jako Tesla Tower, była centralną konstrukcją dla jego eksperymentów z bezprzewodową transmisją energii. Została zbudowana w stanie Nowy Jork na początku lat 1900. Wieża miała około 187 stóp wysokości i kopułę o średnicy 86 stóp wykonaną ze stali. System rozpoczął się od potężnego generatora elektrycznego, który zmieniał energię mechaniczną na energię elektryczną. Projekt Tesli często obejmował prąd przemienny o wysokim napięciu i wysokiej częstotliwości. Sercem systemu była cewka Tesli, obwód transformatora rezonansowego. Cewka Tesli mogła generować bardzo wysokie napięcia i była niezbędna do tworzenia fal elektromagnetycznych niezbędnych do przesyłu mocy. Jednym z kluczowych spostrzeżeń Tesli było wykorzystanie samej Ziemi jako przewodnika. Wieża miała głęboki system uziemienia, który pozwalał jej używać powierzchni Ziemi jako medium do przesyłania energii elektrycznej. Tesla uważał, że Ziemia ma własną częstotliwość rezonansową i że dostrajając swój system do tej częstotliwości może wydajnie przesyłać energię. Wieża została zaprojektowana tak, aby emitować energię w postaci fal elektromagnetycznych do atmosfery. Tesla wysunął teorię, że górne warstwy atmosfery mogą przewodzić prądy elektryczne, tworząc globalny system bezprzewodowej transmisji mocy. Generator elektryczny wytwarzał prąd przemienny, który następnie był zwiększany do bardzo wysokiego napięcia za pomocą cewki Tesli.
prąd zmienny wysokiego napięcia był przesyłany do Ziemi przez system uziemienia wieży i jednocześnie promieniował do atmosfery poprzez konstrukcję wieży. Pomysł polegał na tym, że energia będzie rozprzestrzeniać się przez powierzchnię Ziemi i atmosferę do odbiorników znajdujących się w dużej odległości. Tesla wyobraził sobie, że odbiorniki, podobne w konstrukcji do wieży transmisyjnej, ale na mniejszą skalę, można umieścić w dowolnym miejscu na świecie. Odbiorniki te przechwytywałyby przesłaną energię i przekształcały ją z powrotem w użyteczną energię elektryczną. Przez pryzmat eksperymentów Tesli dostrzegamy, że teorie w temacie wolnych energii nie są zupełnie nierealne. Nasza podróż po świecie teorii dopiero się zaczyna, a jak mówiłam, zaczniemy od starożytnych cywilizacji, które mogły mieć dostęp do wiedzy. Czy starożytne cywilizacje mogły odkryć coś, co Tesla pragnął udowodnić? Piramidy w Egipcie po katedry Europy mogły działać jak kolektory i przekaźniki energii. Niektórzy badacze sugerują, że były one częścią większego systemu zdolnego do gromadzenia i dystrybucji energii na wielkie odległości. No i chociaż brak jest bezpośrednich dowodów na wykorzystanie starożytnych budowli do pozyskiwania wolnej energii, możemy spekulować na temat jej potencjalnej roli w tych tajemniczych technologiach. Czy możliwe jest, że nie tylko Tesla, ale i starożytni architekci posiedli klucz do darmowej energii? Historia, nauka i teoria splatają się w jednym wielkim pytaniu. Czy wolna energia jest w zasięgu naszej ręki? A jeśli tak, to co stoi na przeszkodzie jej odkryciu i powszechnemu wykorzystaniu? Odpowiedzi na to pytanie znacie z materiałów Michała. Teraz wyjaśnię analogię między piramidami starożytnymi, kopułami renesansowymi, a teoriami Tesli. Wspólnym mianownikiem są fale elektryczne i magnetyczne oraz możliwość wykorzystywania naturalnych zjawisk fizycznych. Kształt piramidy, zwłaszcza jej precyzyjna geometria, od dawna budzi zainteresowanie ze względu na domniemanie zdolności do koncentracji energii. Istnieje wiele teorii dotyczących tego, że piramidy mogłyby wpływać na energię w ich wnętrzu. Piramidy mają precyzyjne kąty i symetryczne ściany, które mogą działać jak rezonator elektromagnetyczny. Takie struktury mogą wzmacniać i koncentrować energię elektromagnetyczną zarówno z atmosfery, jak i z Ziemi. Unikalna geometria piramid mogła potencjalnie zbierać i koncentrować energię elektromagnetyczną z atmosfery, podobnie jak współczesne anteny zbierają sygnały radiowe. Energia ta mogła być następnie przewodzona przez komory wypełnione rtęcią, która działałaby jako przewodnik. Ta unikalna geometria piramidy z jej symetrycznymi kształtami i specyficznym kątem nachylenia ścian mogłaby potencjalnie skupiać energię w określonych punktach, zwłaszcza w tak zwanych komorach królewskich wewnątrz piramid. Istnieją teorie, które sugerują, że piramidy mogą działać jak rezonatory elektromagnetyczne, wzmacniając naturalne energie ziemskie lub kosmiczne. Niektóre badania i relacje sugerują, że wewnątrz piramid można odczuć pewne efekty fizyczne. Na przykład istnieją doniesienia, że mechaniczne zegarki mogą zwalniać, przyspieszać lub całkowicie zatrzymywać się wewnątrz piramid. Podobnie telefony komórkowe mogą mieć zakłócenia sygnału, co niektórzy interpretują jako wpływ koncentracji energii w piramidzie. Przeprowadzono różne eksperymenty, zarówno oficjalne, jak i nieoficjalne, w celu zbadania wpływu kształtu piramid na energię. I niektóre z nich sugerują, że piramidy mogą wpływać na stan materii, na przykład konserwację żywności, stan wody czy ostrzenie żyletki. W 1970 roku dr Ivan Sanderson przeprowadził eksperyment, w którym umieścił różne materiały wewnątrz modeli piramid. Zauważył on zmiany w strukturze i stanie tych materiałów, co sugerowało, że
piramidy mogą mieć pewne właściwości energetyczne. Aby zrozumieć, jak starożytne piramidy mogły potencjalnie zbierać energię z atmosfery, musimy przyjrzeć się kilku kluczowym elementom tej teorii. Ziemia jest otoczona naturalnym polem elektromagnetycznym, które jest generowane przez różne źródła, takie jak burze, wiatr słoneczny, inne zjawiska atmosferyczne. Pole elektromagnetyczne w atmosferze jest dynamiczne i zmienne, co oznacza, że ma potencjał do gromadzenia energii. Unikalna geometria piramid, o których już powiedziałam, z ich precyzyjnymi kątami i symetrycznymi ścianami mogłaby działać jako rezonator elektromagnetyczny. Rezonatory elektromagnetyczne mogą wzmacniać i koncentrować energię elektromagnetyczną, co pozwala na jej efektywniejsze zbieranie i przetwarzanie. Ziemia generuje swoje naturalne pole elektromagnetyczne. Piramidy mogły działać jak gigantyczne anteny, zbierając energię nie tyle z atmosfery, ale również z Ziemi. Wibracje i fale elektromagnetyczne z powierzchni Ziemi mogły być koncentrowane w piramidach, tworząc wewnętrzne pole elektryczne. Wieża Tesli wykorzystywała naturalne pole elektromagnetyczne Ziemi i atmosfery do przesyłania energii. Technologia ta polegała na rezonansie elektromagnetycznym, podobnie jak teorie dotyczące piramid. Rtęć mogła odgrywać kluczową rolę w procesie zbierania i przewodzenia energii w piramidach. Niejednokrotnie natrafiano na obecność rtęci w przypadku starożytnych ruin i piramid. Rtęć jest doskonałym przewodnikiem elektryczności, co oznacza, że może skutecznie przewodzić prąd elektryczny i energię elektromagnetyczną. Była ona używana w różnych zastosowaniach technologicznych, takich jak w lampach rtęciowych, które emitują światło ultrafioletowe po przyłożeniu baterii, oraz w niektórych typach baterii. W kontekście piramid rtęć mogła być używana jako medium przewodzące energię zebraną przez strukturę piramidy do określonych punktów wewnątrz budowli, gdzie mogła być przechowywana lub wykorzystywana. W niektórych teoriach sugeruje się, że w piramidach mogły istnieć specjalne komory wypełnione rtęcią. Te komory mogły działać jako kondensatory, gromadząc energię elektromagnetyczną i przetwarzając ją na energię użyteczną. Zatem piramidy mogły zbierać energię elektromagnetyczną z atmosfery dzięki swojej geometrycznej budowie, która działała jak antena. Energia ta była następnie kierowana do komór z rtęcią, gdzie była gromadzona i przetwarzana. Choć nie ma jednoznacznych dowodów na to, że starożytne piramidy faktycznie zbierały i wykorzystywały energię elektromagnetyczną w sposób opisany powyżej, no to teorie te są fascynujące i otwierają pole do dalszych badań. Tesla udowodnił, że bezprzewodowe przesyłanie energii jest możliwe, co daje pewną podstawę naukową do spekulacji, że starożytne cywilizacje mogły posiadać zaawansowane technologie, które dziś są dla nas tajemnicą. I choć wieża Tesli miała inny kształt niż piramidy, zasada działania była podobna. Obie struktury były zaprojektowane do zbierania, przesyłania energii elektromagnetycznej. Wieża Tesli z dużą metalową kopułą na szczycie mogła działać jak antena, podobnie jak kształt piramid. No i zarówno piramidy, jak i wieża Tesli opierają się na koncepcji rezonansu elektromagnetycznego, co oznacza, że struktury te mogą wzmacniać i koncentrować energię elektromagnetyczną w określonych punktach. Dodam jeszcze, że niektóre teorie twierdzą, że piramidy zostały zbudowane w miejscach o szczególnych właściwościach geologicznych, które mogły wpływać na przepływ energii elektromagnetycznej, oraz materiały używane do budowy piramid, takie jak wapienie czy granity, mogły potencjalnie posiadać właściwości wpływające na przepływ energii. No i na koniec, jak zawsze, hit. Pod piramidą Cheopsa odkryto system podziemnych komór i tuneli, które mogły służyć do pompowania wody z Nilu. Te komory i tunele tworzyły system hydrauliczny, który mógłby generować energię. Woda, przepływając przez te komory, mogła tworzyć ciśnienie, które generowało fale uderzające w sufit komory. To zjawisko mogło być wykorzystane do celów
energetycznych. Jeden z kanałów mógł zawierać kwas chlorowodorowy. Drugi kanał mógł zawierać chlorek cynku. Kiedy te dwa chemikalia się połączyły, następowała reakcja chemiczna, która produkowała wodór. Wodór jako lekki gaz przemieszczał się w górę. Wodór przemieszczał się z komnaty królowej do komnaty króla. W komnacie króla fale mikrofalowe mogły być wzmacniane przez obecność wodoru, co mogło tworzyć efekty energetyczne. W piramidach w Gizie nie znaleziono żadnych grobowców, co sugeruje, że ich przeznaczenie mogło być inne niż tylko miejsce pochówku. Tradycyjne grobowce faraonów znajdują się w Dolinie Królów i w innych miejscach, co podważa tezę o grobowcach w piramidach. Jeśli połączymy wszystkie te elementy, system hydrauliczny, chemiczne kanały produkcji wodoru oraz architekturę piramid, możemy zbudować teorię, że piramidy mogły pełnić funkcje energetyczne. Energia mogła być generowana przez kompresję wody, reakcje chemiczne produkujące wodór oraz wzmacnianie fal mikrofalowych. To wszystko razem mogłoby tworzyć system generowania i przechowywania energii w starożytnym Egipcie. Do czego wykorzystywali energię? Dziś to jest trudne do jednoznacznego zidentyfikowania. Istnieją teorie sugerujące, że starożytne cywilizacje mogły wykorzystywać tę energię do zaawansowanych technologii, które dziś są dla nas nieznane. Może miała ona zastosowanie do tworzenia kosmodromów? Kto wie? Dzisiaj nie wiadomo.